Cześć, witajcie w pierwszym odcinku z serii WWE 2K22 Universe Mode. Jest to pierwszy odcinek Universe Mode. Zaczynamy oczywiście na Raw i teraz wchodzi Randy Orton. Niestety jest za nim John Morrison, mówię niestety, bo... From St. Louis, Missouri, weighing in at 250 pounds, the Viper, Randy Orton! Nie przeszkadzałem ring announcerowi. Mówiłem właśnie, Morrison jest tutaj, no bo oryginalnie był tutaj, bo ja zmieniłem właśnie mecz, oryginalnie był Miz, no ale właśnie jak dałem Randy Orton, to tam Morrison został i tak samo w main evencie będzie podobnie, że ktoś wyjdzie z menadżerem nie swoim. No i tak, Universe Mode będzie nagrywany co drugi dzień, będzie przeplatał z GM Mode'em. Postanowiłem to zrobić dlatego głównie, że GM Mode jest dość mocno ograniczony i powiem szczerze, no widzę, że on mi się troszkę powoli nudzi, może nie nudzi, tylko będzie mi się szybko nudził, więc chciałem to przeplatać właśnie z Universe Mode, gdzie będę i Raw i SmackDown grał. No i tak, pierwszy wchodzi tutaj właśnie Randy Orton, który będzie walczył oczywiście w walce z innym zawodnikiem o wejście do walki w Money in the Bank, bo pierwszą galą naszą będzie Money in the Bank, będzie 3 Raw, 3 SmackDown i potem właśnie Money in the Bank i tam walka będzie, jedna będzie walizka, 4 zawodników z Raw, 4 ze SmackDown będzie walczyło o jedną walizkę i właśnie w pierwszej walce kwalifikacyjnej, tej może tak powiedzieć, będzie Randy Orton walczył z kimś, ze swoim rywalem, który teraz już będzie wchodził. I on, wiecie, chyba tam wszędzie już właśnie widać, jest Finn Balor. Finn Balor będzie rywalem Randy Ortona. I tak, będzie oczywiście 4 mecze, te qualifiers, tak to się dokładnie chyba w angielsku mówi. From Bray, County Wicklow, Ireland, weighing in at 190 pounds, Finn Balor! Właśnie będą te 4 mecze, o to właśnie kto wejdzie do walki tej, o to właśnie, kto będzie walczył o walizkę. No i 4 przegranych, którzy będą, bo nie mamy tutaj ani jednego mistrza, wszystkich mistrzów, wszystkie pasy są zwakowane, nikt nie ma żadnego pasa i większość pasów, chyba wszystkie dam radę na Money in the Bank rozstrzygnąć. No i tak, 4 przegranych z tej walk właśnie o to, kto wejdzie do Money in the Bank, będą walczyć w Fatal 4-Way'u o pas United States. Czyli właśnie na przykład tutaj między innymi, no na przykład załóżmy, że przegra Balor, to Balor jest pierwszym, który będzie w Fatal 4-Way. I tak właśnie, żeby w miarę dużo nie mamy tak tych, dużo nie mamy czasu, żeby wybrać wszystkich. I tak na niektóre walki o pas będę ja jakby sam wybierał po prostu, będzie tak, może po części niespodzianka. No a tutaj gdzie się właśnie da wybrać, no to się da wybrać. No i właśnie 4 zawodników zawalczy Fatal 4-Way o pas United States. A kto to oczywiście będzie, to będzie dopiero wybrany przez to, kto zagwarantuje sobie występ, udział w walce Money in the Bank. No i właśnie któryś z zawodników, albo Orton, albo Balor, będzie już pierwszym zawodnikiem, który będzie potwierdzony, który będzie walczył oczywiście o walizkę Money in the Bank. Postanowiłem, że, znaczy mam nadzieję, że tak mi się uda, po 3 walki będzie na jeden odcinek, jeden odcinek będzie Raw, jeden odcinek oczywiście będzie SmackDown i zaczynamy od pierwszej walki. Ja walczę tutaj jako Randy Orton. Wolałbym Ortona zobaczyć w walce o Money in the Bank, a Balora w walce o United States, ale oczywiście nie zawsze to będzie układało się tak jak chcę. Myślę też, nie wiem, właśnie chyba mam poziom normalny, więc będę pewnie musiał zmienić ewentualnie to na trudny. No bo tak coś czuję właśnie, że ten normalny poziom może nie będzie aż tak zbytnio trudny. No ale zobaczymy na tych właśnie na Raw i na SmackDown, jak to będzie się toczyło. Dzisiaj będą właśnie 3 mecze na Raw, 3 mecze o to, kto właśnie wejdzie do walki o walizkę Money in the Bank. Na SmackDown prawdopodobnie nie będzie tak samo, będzie, myślę, inaczej, coś na pewno spróbuję zrobić. W miarę, żeby właśnie i Raw i SmackDown nie wyglądało dość podobnie, będę próbował jakoś obydwa zmienić, i Raw i SmackDown. Jeśli chodzi o roster, no to są zawodnicy, które jest przeplatane trochę. W miarę to wygląda jak prawdziwy, podobnie jak prawdziwy
roster, choć są niektórzy zawodnicy, których już nie ma, bo są zwolnieni oczywiście, a też niektórzy zawodnicy po prostu, którzy wiem, że i tak nie będą mieli, nie będą się i tak pokazywać, to po prostu i tak właśnie nie będą się pokazywać, więc po prostu ich nie dałem i nie są na żadnym show, więc tacy też właśnie zawodnicy będą. No a jak widzicie właśnie już tu m.in. Balor i Randy oczywiście są na Raw. Rostery, mam nadzieję, dzisiaj pokażę roster Raw, a pojutrze pewnie to będzie, to jak właśnie na jak SmackDown będzie, no to pokażę roster SmackDown, jaki będzie. Więc w miarę wtedy zobaczycie, kto gdzie jest, ale w miarę właśnie to wygląda podobnie do tego, jak to jest w prawdziwym życiu, tylko właśnie z lekkimi, można tak powiedzieć, zmianami. Nie ma też NXT, nie będzie też NXT, ale najciekawsi według mnie zawodnicy, dla mnie na przykład, najciekawsi, pomieszałem ich na Raw i na SmackDown, więc oni też będą właśnie występować na obydwu brandach. No właśnie, dużo miary tu powiedziałem, myślę, tych najważniejszych rzeczy. Nie wiem, co bym jeszcze tu, czy mam tu jeszcze coś do, tak bardzo do powiedzenia, chyba w miarę najważniejsze rzeczy są wytłumaczone już. Najwyżej, jeśli coś by, jakieś by niejasności, zawsze możecie oczywiście w komentarzu pytać o wszystko, dosłownie, jakie właśnie tam różne rzeczy, o których nie powiedziałem, bo bardzo możliwe, bo dużo było do powiedzenia, więc bardzo możliwe, że czegoś po prostu, coś pominąłem. Mamy już teraz finisher chyba gotowy. Tak, jest. Będzie próba RKO, czy uda się? Jest RKO, więc teraz możemy spróbować przypiąć. I Randy będzie pierwszym zawodnikiem w walce o walizkę Money in the Bank. Jest 3, więc tak, Randy Orton jest pierwszym zawodnikiem, który będzie w walce o walizkę Money in the Bank, a Finn Balor jest pierwszym zawodnikiem, który będzie oczywiście w Fatal 4-Way'u o pas United States, więc naprawdę widzę, że już mamy w pierwszej walce na pierwszą kastenkę, chyba będzie okaz, można powiedzieć, szacunku z obydwu stron, tak? Tak właśnie myślałem, że tak będzie, właśnie Balor. No to nie jest, w sumie obydwoje są chyba, nie wiem, czy nie helami naprawdę w tej grze, więc bardzo możliwe, że jednak ktoś mógłby kogoś zaatakować, ale jednak tak nie było. Widzimy się teraz w drugiej walce. I kolejna walka przed nami. Pierwszy wchodzi Big E, który jest na Raw. Prawdziwie w życiu wiem, że jest na SmackDown, ale ja go zostawiłem tutaj na Raw. Na SmackDown jest Kofi Kingston. From Tampa, Florida, weighing in at 285 pounds, Big E! Na SmackDown właśnie został Kofi i Xavier Woods, więc oni właśnie tam sobie będą radzić, a nie spodoba mi się trochę właśnie, że WWE, żeby zaprzestało tą szansę dla Bigiego, żeby już być jakby, nie być w tag teamie, tylko próbować walczyć właśnie o pasy, tak? Był przez chwilę, ale bardzo krótko był mistrzem WWE i właśnie z potem go wrócili do New Day, więc według mnie on powinien zostać właśnie i sam próbować dalej wygrać pasy, jak na przykład albo United States, albo WWE Championship. No a właśnie on wrócił do New Day, a jego rywalem jest The Phenomenal One, AJ Styles oczywiście. Zdecydowanie to jest jeden z zawodników, którego bardzo chciałem tutaj zobaczyć, żeby właśnie walczył albo o pas, albo oczywiście o walizkę. And his opponent from Gainesville, Georgia, weighing in at 218 pounds, the phenomenal AJ Styles. No i AJ Styles już powoli melduje się w ringu, więc będziemy mogli zaczynać tą drugą walkę dzisiejszą. Tutaj walczę jako AJ Styles, bo wolałbym właśnie AJ'a zobaczyć w walce o walizkę. Jedna z rzeczy, którą też bym chciał prawdziwie w życiu, żeby wygrał, bo jeszcze oczywiście tego nie wygrał. No fajnie byłoby zdecydowanie, żeby wygrał kiedyś tą walizkę też. No Big E, który akurat właśnie prawdziwie w życiu, tak wspominałem, jest na SmackDown teraz, no i niestety na ostatnim się przykry incydent wydarzył, gdzie właśnie Rich Holland robił chyba belly to belly, jeśli dobrze
wiem, bo akurat tego akurat SmackDown nie oglądałem. No i tam niestety Big E wylądował na głowę swoją. No i niestety, jak się później okazało, niestety złamał swoją szyję. No i oczywiście wiadomo, nie będzie go na jakiś czas zdecydowanie. Wiadomo, że to mogło się skończyć nawet dużo gorzej. No, różne są pogłoski, mówi się, że czasami takie kontuzje, nawet pomimo, że teraz jest wszystko dobrze, może i tak spowodować, że no możliwe, że nawet, mam nadzieję, że to się nie wydarzy, ale jest też szansa, no niestety, że na przykład Big E mógłby też, no nigdy już niestety nie zawalczyć, choć mam nadzieję, że tak się nie wydarzy. No zobaczymy, mam nadzieję właśnie, że Big E jak najszybciej wróci do zdrowia i on będzie z powrotem walczył oczywiście w WWE. A AJ Styles obecnie właśnie ma ten bardzo ciekawą rywalizację z Edge'em. Jest to zdecydowanie taki jeden z tych takich wymarzonych meczów, wymarzonych walk, dream match. Edge i Styles to będzie właśnie na pewno jedna z lepszych walk, możliwe, że nawet tego roku, będzie ta walka będzie w kwietniu, no to będzie to według mnie jedna z najlepszych walk tego roku. Na pewno będzie ciekawa ta walka. Dwóch świetnych wrestlerów, jak się spotyka, to prawie zawsze jest to świetna walka. Nie jest to oczywiście walka o żaden pas, ale to jest po prostu będzie bardzo na pewno dobra walka. I Edge akurat właśnie na tą walkę, żeby nie było dwóch dobrych gości, stał się właśnie tym złym. Zaatakał Stylesa wtedy krzesłem, dwa razy go walnął w głowę, mocno dość, no ale oczywiście wszystko, nic nie wiadomo, nie stało AJ-owi. No ale wiadomo, że trzeba to jakoś dobrze zbudować, tą walkę, żeby była ciekawa, więc właśnie mogliby pójść tą drogę, że dwóch jest dobrych gości, którzy okazują sobie szacunek i to będzie po prostu walka taka fair play, można to powiedzieć, albo mogli pójść tak, co według mnie pewnie jest ciekawszym rozwiązaniem, że właśnie jest jeden zły gość, jest jeden dobry. Może właśnie być to zdecydowanie ciekawsze. Kontra teraz Bigiego. Bigi, double accent, nie udało mu się. Kontrujemy go. Kolejny breaker. I teraz wrzucamy go poza ring i spróbujemy może piękna frog splash z górnej liny. Mamy teraz count out, czyli w GM mode nie ma count outu, nie liczy sędzia, co jest troszkę zdziwiło mnie właśnie, a tutaj normalnie liczy, no to nie wiem czemu. Czy to jakoś tam gdzieś w opcjach trzeba to gdzieś dać, nie wiem. I teraz mocny, pewnie tak, mocne rzucenie Bigiego prosto w tą bandę. My wracamy do ringu, poczekamy sobie oczywiście na Bigiego, aż wróci. Nie będę próbował tego wygrać przez wyliczenie. Wraca Big E, od razu spróbujemy go zaatakować i signatura nasza, ale będziemy za blisko. Lin właśnie zrobił break, Calf Crusher się nie udał, ale może się udać za to. Oczywiście Styles Clash, który będziemy próbowali zrobić. Mamy dwa Styles Clash'e, znaczy dwa finishery, ale Big E kontruje. My też kontrujemy. I teraz close line od Bigiego. Big E nas teraz przeniesie na środek ringu. Nie wiem, co on kombinuje. Będzie chyba taki Big Splash. Tak, tak to robi właśnie. I to była jego chyba signatura, z tego co mi się wydaje. Big Ending teraz chyba próbował, choć nie wiem. Nie wiem, czy to był planowany. Chyba nie był, bo jednak ma ten dalej finisher. Chop block teraz. Tylko jak to się dokładnie wychodzi? Dobra, teraz mamy tutaj. Tylko czy on ma dalej Phenomenal Forearm jako finisher? Nie zobaczę, bo niepotrzebnie wchodziłem tutaj. Big Ending próbował Big E, ale mamy neckbreaker. Może jak tutaj bliżej będę, to może wtedy będzie właśnie szansa na Phenomenal Forearm. I udało się. Tylko czy damy radę przypiąć Bigiego? Jest jeden, jest dwa i jest trzy. Wygrywamy. AJ Styles dołącza do Randy'ego Ortona.
I naprawdę zawodnicy, znaczy uczestnicy, którzy będą w tej walce Money in the Bank od Raw naprawdę są dobrymi zawodnikami. Już widać, że będzie mocne zestawienie. Kolejna kastenka, druga walka, druga kastenka. Też wydaje mi się, że tak samo to będzie wyglądało. Choć nie wiem, czy AJ jednak dają mu rękę, podają rękę, więc też będzie okaz szacunku obydwu. No powiem szczerze, myślałem, że tu już może być inaczej, bo to była inna kastenka, więc myślałem, że może Big E albo AJ coś zrobią, ale jednak żaden z nich nie postanowił nikogo zaatakować, a Big E oczywiście dołączy do Finna Balora w walce o pasz United States i już teraz przed nami Main Event Raw. I przed nami Main Event Monday Night Raw pierwszego. No i pierwszy do ringu wchodzi Seth Rollins, który właśnie tutaj, z tego co pamiętam, za chwilę to się pokaże pewnie, tak, wchodzi niestety z Paulem Heymanem. Oryginalnie był tu Brock Lesnar, który też powinien nie wchodzić z Heymanem, który oczywiście teraz trzyma z powrotem z Romanem Reignsem i The Bloodline. No ale właśnie tutaj niestety tak z Ortonem, nie wiem czy właśnie jak pewnie muszę, jak zmieniam, to też nie trzeba jakoś widocznie. Making his way to the ring, accompanied by Paul Heyman from Davenport, Iowa, weighing in at 217 pounds, Seth Rollins! No właśnie, będę musiał pewnie, jak zamieniam tych zawodników, też wywalać tych menadżerów, to też pewnie trzeba osobno robić, bo zwykle to wystarczyło, że dodajesz, zmieniasz zawodnika, już nie powinien być ten menadżer, ale zostaje dalej ten menadżer. Ale na następny raz mam nadzieję, że już będzie to dobrze wyglądało. A kto będzie teraz rywalem? Oczywiście musimy się dowiedzieć z Setha Rollinsa w tym main evencie. No będzie to zawodnik, który obecnie też w WWE już nie jest, ale to jest zdecydowanie zawodnik, który zdecydowanie, właśnie aż się powtórzę, powinien zostać w WWE. Czy jest oczywiście to Jeff Hardy, który zostaje u nas w Universe Mode i będzie się tu oczywiście pokazywał i będzie walczył na Monday Night Raw. No i już właśnie w pierwszej row dostaje szansę walki. And his opponent from Cameron, North Carolina, weighing in at 225 pounds, Jeff Hardy! I będziemy mogli powoli zaczynać już ten main event. Pierwszy main event nasz w Universe Mode. I postanowiłem właśnie, że chciałbym Setha zobaczyć w walce Money in the Bank, a właśnie Hardiego Jeffa bym wolał widzieć w walce o pas United States. Ależ teraz to wyglądało bardzo niebezpiecznie, jakby naprawdę mogło to spowodować jakąś kontuzję, ale na szczęście Jeff walczy dalej, choć wyglądało to bardzo, bardzo groźnie. Super kick teraz, dobry super kick od Jeffa, teraz może Jeff nam nie, znaczy Jeff, tak, Jeff nie zrobił nam tego, co my przedtem, teraz clothesline z najwyższej liny. No i teraz Russian leg sweep. Jeff właśnie niedawno zadebiutował w AEW, gdzie właśnie z powrotem tam będzie walczył w tag teamie z Mattem Hardym, ze swoim bratem. No a Seth Rollins obecnie nie ma walki na WrestleMania, ale dużo się mówi, że jeśli ma z kimś walczyć, no to najprawdopodobniej ma to być, jeśli on oczywiście przyjdzie, Cody Rhodes, jeśli przyjdzie oczywiście do WWE, bo nie wiadomo właśnie, ma podobno przyjść, choć nie wiadomo właśnie, czy ma przyjść przed WrestleManią, czy po. O, zdecydowanie byłoby to na pewno niesamowita walka, zobaczyć Rollinsa i Cody'ego Rhodesa w walce w WrestleManii. Ale no nie wiem właśnie, co się stanie z Rollinsem, jeśli nie będzie Cody'ego, bo to jest zdecydowanie zawodnik, który powinien walczyć na WrestleMania. Myślałem właśnie, że on zawalczy z Owensem na RK-Bro o pas Tag Team Champions, ale no Owens najprawdopodobniej albo zawalczy, albo będzie miał KO Show z Austinem, Steve Austinem, z Stone Coldem, który możliwe, że no nie, mówiło się, że ma powalczyć nawet, ale nie wiem, czy właśnie będzie walczył. No a właśnie Rollins, no to z nim nie wiadomo, on jakby nie ma jakiegoś zaplanowanego dokładnie, co ma właśnie, co on będzie robił. Ta pierwsza okazja dla nas, żeby w tym odcinku spróbować kick-outować, udało nam się.
Dobry teraz ruch Sefa, nie wiem dokładnie jak to się nazywa, ale mamy teraz przypięcie od razu. I Sef, nie Sef, tylko Jeff Hardy kickoutuje też, nie dał się przypiąć. I mam teraz kolano od Sefa, dawniej miał właśnie jako finisher, kończył Ripcord Knee Strike, tak się to chyba dokładnie nazywało. No teraz już wątpię, nie używa chyba tego, wydaje mi się, że nie używa tego zbytnio. Kontra teraz Hardiego. I uda się zrobić sygnaturę. Dopiero musi teraz wstać i teraz mam nadzieję, że uda się. Jest sygnatura, nie będzie sygnatury. Jeff z kolejną kontrą i teraz Jawbreaker. Jest to bardzo dobra walka. Main event na pewno, z tych, patrząc na te walki, no to zasługuje to na main event. Będzie przypinał, więc musimy uważać. Czy nas przypnie? Nie, nie przypiął nas. Seth Rollins się tak łatwo jeszcze nie daje. Kontra. Teraz popracujemy nad tą ręką. Troszkę mu tu uszkodzimy rękę. Mamy teraz szansę na finisher. Może uda się curb stomp zrobić. Czy uda się? Jeszcze będzie chyba jedną szansę na skontrowanie. Ale nie udało mu się. Będzie curb stomp i to chyba będzie też koniec tej walki. Nie ma rope breaku. Jeff nie powinien właśnie zrobić kickout. I tak jest. Seth Rollins wygrywa to starcie. Seth Rollins jest trzecim uczestnikiem walki Money in the Bank. Czy tu też będzie cutscenka? Wątpię, żeby już była w każdej walce dosłownie cutscenka. Tu już właśnie normalnie Seth Rollins wygra. Wygrał właśnie i będzie normalnie celebrował. A Jeff Hardy jest kolejnym zawodnikiem w walce United States, który też będzie naprawdę, jest wypakowane. Big E, Finn Balor oraz Jeff Hardy i jeszcze jeden zawodnik, więc naprawdę, z czego na pewno to będzie dobry zawodnik, tak mi się przynajmniej wydaje, choć jeszcze nie wiem dokładnie kto ma walczyć w main evencie, znaczy main evencie, na następnym rowu rozstrzygniemy ostatniego uczestnika Money in the Bank meczu od strony row i ostatniego oczywiście uczestnika Fatal 4-Way o pas United States. A na dzisiaj to by było tyle. Dzięki za oglądanie tego pierwszego odcinka Universe Mode. Mam nadzieję, że podobało się i mam nadzieję, że oczywiście zostaniecie na całą serię, bo myślę, że będzie to na pewno ciekawa seria i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!